wchodzimy na stronę internetową Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu i wybieramy katalog online OPAK. Tak wygląda nasz katalog. Czas na logowanie. Wpisujemy login lub e-mail podany bibliotekarzowi podczas zakładania karty, a następnie wpisujemy hasło. Jeśli go nie znamy, to wybieramy "Nie pamiętasz hasła" i postępujemy według instrukcji. Teraz czas na szukanie nowości. Klikam w konto, a następnie wybieram nowości. Korzystam z opcji filtruj. Wybieram placówkę, z której chcę wypożyczać. Ja zaznaczam filię numer 2 dla dzieci. Przeglądam katalog. Interesuje mnie książka Dni pełne przygód, która jest wypożyczona. Zapisuję się i czekam na swoją kolej. Teraz zarezerwuję książkę pod tytułem Chłopiec, który latał. W momencie książka zostanie dla mnie przygotowana do wypożyczenia. Zaczynamy od wyszukiwania prostego w katalogu głównym. Wpisuję nazwisko autorki, na przykład Szczałkowska Małgorzata. Przeglądam książki autorki i rezerwuję Chocki Klocki dla każdego, i małego, i dużego. Przechodzę do wyszukiwania zaawansowanego. Szukam najpierw po tytule. Niech to będzie jedna z moich ulubionych książek, Atramentowe serce. Teraz pokażę, jak zmienić opcję wyszukiwania. Rozwijam listę, wybieram według autora i wpisuję nazwisko. Dodaję do moich rezerwacji Atramentowe serce. Prawda, że to proste?